Oto ja, poślij mnie. Słowa proroka Izajasza stały się przesłaniem papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny, który w tym roku będziemy obchodzić 18 października. Papież dziękuje za modlitwę i wszystkie inicjatywy podejmowane w Kościele w ubiegłym roku z okazji specjalnego miesiąca misyjnego. W tym roku Dzień Misyjny będziemy obchodzić w kontekście globalnej pandemii. Nieoczekiwana pandemia przyniosła wiele strachu i zamieszania. Uderzyła na nas nagle, podobnie jak szalejąca burza na uczniów Jezusa na środku jeziora Genezaret. Uświadomiliśmy sobie, że wszyscy płyniemy w tej samej łodzi. Jesteśmy bezbronni i zagubieni, ale jednocześnie ważni i potrzebni. Przypominamy sobie, co powiedział papież Franciszek 27 marca na placu Świętego Piotra, gdy modlił się za ludzkość uciśnioną przez pandemię. Wszyscy jesteśmy wezwani do wiosłowania razem. Wszyscy potrzebujemy, by pocieszyć się nawzajem. Widząc ból, stratę, strach, niepewną przyszłość, starajmy się przed zbliżającym się Dniem Misyjnym odpowiedzieć na wezwanie skierowane do nas, aby podzielić się z innymi, a zwłaszcza z cierpiącymi, wszystkim, czym Bóg nas obdarował. Dzień Misyjny motywuje do troski o naszych braci, do służby i modlitwy wstawienniczej. Bóg zachęca każdego z nas do zdecydowanego odrzucenia strachu i izolacji, do oddania się bliźnim, za których wszyscy chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni. Źródłem misji Kościoła jest ofiara Krzyża Chrystusa, przez którą Bóg okazał swoją nieskończoną miłość do każdego z nas. Naszym zadaniem jest odpowiedzieć na Jego miłość ofiarami dla innych. Papież podkreśla, że Kościół wychodzący to nie nazwa programu, ani ambicja, którą możemy wypełnić własną siłą, ale nasz udział w misji Chrystusa. Źródłem każdego naszego osobistego powołania jest prawda, że jesteśmy dziećmi Boga, Jego rodziną, braćmi i siostrami, którzy dzielą się miłością, jaką sami zostaliśmy obdarowani. Największym wyzwaniem dla nas dzisiaj jest zrozumienie, jak odpowiedzieć na Boże wezwanie skierowane do nas w czasie obecnej pandemii. Cierpiący, pozbawieni żywności, tracący dochody ludzie czekają na nasze chrześcijańskie świadectwo. Bóg posyła nas do mieszkańców świata, abyśmy świadczyli o Jego miłości, o wyzwoleniu od grzechu, od śmierci i od zła. Bóg czeka, aż my, jak prorok Izajasz, odpowiemy: oto ja, poślij mnie.